Na podstawie artykułu 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym otwieram nadzwyczajną 10. sesję Rady Miejskiej w Lubawce. Bardzo proszę Państwa Radnych o potwierdzenie swojej obecności za pomocą terminala poprzez naciśnięcie środkowego przycisku. Dziękuję bardzo. Na podstawie listy obecności głosowania elektronicznego stwierdzam, że w sesji uczestniczy 11 radnych, co wobec ustawowego składu rady wynoszącego 15 radnych stanowi kworum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał. Witam serdecznie wszystkich Państwa radnych gospodarzy dzisiejszej sesji. Witam panią burmistrz, witam pana zastępcę burmistrza, witam zastępcę skarbnika miasta, witam panią mecenas. Witam wszystkich internautów oraz widzów oglądających dzisiejsze obrady. Szanowni Państwo, informuję, że wszystkie głosowania odbędą się za pomocą terminala umożliwiającego sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowania. Przypomnę, że przycisk zielony oznacza głos za, przycisk czerwony oznacza głos przeciw, przycisk żółty oznacza głos wstrzymujący się. Niezależnie od elektronicznego głosowania bardzo proszę wszystkich radnych o sygnalizowanie swojego głosu poprzez podniesienie ręki. Również informuję, że w przypadku opuszczenia sali obrad bardzo proszę o przekazanie terminala pracownikowi biura rady. Informuję również, że zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej nr 1 rzymskiej łamane na 113 łamane na 20 z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie wyboru sekretarza obrad Rady Miejskiej na kadencję 2018-2023 została wybrana wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej pani Izabela Stawarz-Lubiak. Pozwolicie Państwo, że usiądę. Szanowni Państwo, przechodzimy do punktu drugiego porządku obrad. Jest to porządek obrad na wniosek burmistrza miasta Lubawki. Pozwolicie Państwo, że odczytam porządek obrad. Punkt pierwszy, otwarcie sesji. Punkt drugi, dyskusja nad projektem oraz przyjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lubawka na rok 2020. Punkt trzeci, zamknięcie obrad 10. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Lubawce. Przechodzimy do punktu następnego porządku obrad. Bardzo proszę panią Marzenę Łosiewicz, zastępcę skarbnika, o odczytanie treści projektu uchwały w sprawie. Uchwała Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 8 października 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lubawka na rok 2020. Po podstawie prawnej paragraf 1 punkt 1 zwiększa się dochody budżetu gminy Lubawka o kwotę 35 180 zł 38 groszy. Punkt 2 zwiększa się wydatki budżetu gminy Lubawka o kwotę 812 718 zł i 38 groszy. Punkt 3. Szczegółowy podział zmian w układzie klasyfikacji budżetowej na działy, rozdziały i paragrafy zawiera załącznik nr 1 zmiana dochodów budżetu gminy Lubawka, załącznik nr 2 zmiana wydatków budżetu gminy Lubawka. Punkt 4. Wprowadzone zmiany zwiększają deficyt budżetu o kwotę 777 538 zł. Punkt 5. Deficyt po zmianach przyjmuje wartość 3 881 014 zł i 70 groszy. Punkt 6. Źródła pokrycia deficytu stanowić będą przychody z tytułu wolnych środków z rozliczenia roku 2019 w wysokości 3 096 886 zł. Przychody JST wynikające z rozliczenia środków określonych w artykule 5 ust. 1 punkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu projektu finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 412 389 zł i 12 groszy. Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 21 739 zł i 58 groszy oraz przychody z
tytułu pożyczek w wysokości 350 tysięcy zł. Punkt 7. Zwiększa się przychody o kwotę 777 538 zł. Punkt 8. Załącznik nr 3. Wydatki majątkowe do uchwały Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 19 grudnia 2019 roku. Numer rzymskie 15/103/19 przyjmuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. Punkt 9. Załącznik nr 4. Przychody i rozchody do uchwały Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 19 grudnia 2019 roku. Numer rzymskie 15/103/19 przyjmuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Lubawka. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, otwieram dyskusję. Czy macie jakieś wnioski bądź uwagi do czytanej treści projektu uchwały? Proszę bardzo, Pani Wiceprzewodnicząca. Dzień dobry, witam serdecznie Państwa. W związku z faktem, że ten projekt Łączy nas Bóbr budził wiele emocji, zainteresowania, ponieważ wszyscy sobie zdajemy sprawę, że jest to jedna z większych inwestycji w naszej gminie, dochodzi do pewnych nieporozumień, nieścisłości. Ja mam takie pytanie do Pani Burmistrz. Kto jest głównym koordynatorem tego projektu? Z kim my możemy konsultować pewne rzeczy? Do kogo zadawać pytania i kto nadzoruje przebieg tego projektu? Odpowiada Pani Burmistrz. Dzień dobry, witam wszystkich. Od samego początku inwestycja jest realizowana przez gminę Lubawka, a tym samym prowadzona i realizowana przez Urząd Miasta w Lubawce, Wydział Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej. Projekt, inwestycja trwa od, przypomnę, od 2015 roku, kiedy rozpoczęliśmy jeszcze z poprzednią radą realizację tej inwestycji, zaczynając od uzyskania zgód od wszystkich właścicieli, właściwie od trzech właścicieli, na terenie których dotyczy ta inwestycja, od których mamy zgody na realizację, odpowiednie zgody na użyczenie terenu. Później był projekt robiony i uzyskiwane pozwolenie na budowę. Później projekt występowaliśmy z wnioskiem do Europejskiego Funduszu Współpracy Terytorialnej, skąd mamy przyznane dofinansowanie na całość projektu łącznie z gminą Zaclerz. Ponieważ większa część inwestycji jest po stronie Polski, zgodnie z zasadami takiej współpracy, to strona polska realizuje ten projekt i odpowiada za wykonanie w całości. Fizycznie zaczęliśmy realizować te zadania, które są przewidziane w projekcie budowlanym i na częściowe, które dostaliśmy dofinansowanie, bo przypomnę, że projekt obejmuje cały zbiornik Bukówka, natomiast z uwagi na nieotrzymanie 100% wtedy oszacowanych kosztów, podzieliliśmy to za zgodą ówczesnej rady na 3/4 obecnego zainwestowania, które realizujemy i na które mamy przyznane dofinansowanie. Natomiast zostaje jeszcze 1/4 do dokończenia albo z następnych rozdań środków zewnętrznych, albo z innych źródeł finansowania polskich. Natomiast to jest do zakończenia, do ukończenia. To trzeba mieć, ja mam nadzieję, ja mam taką świadomość, bo mam tą wiedzę od samego początku, ale właśnie zauważyłam na ostatnim spotkaniu, które było wyjaśniające, mam nadzieję, że ostatecznie i wszystkie wątpliwości zostały rozwiane, że nie wszystko, co jest takie oczywiste dla mnie czy dla radnych, którzy uczestniczyli również w poprzedniej radzie, jest oczywiste dla mieszkańców i dla nowych radnych z tej kadencji.
Roboty rozpoczęły się od 2017 roku i od samego początku prowadzi to Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego, czyli tak personalnie to była pani poprzednia kierownik, która odeszła na emeryturę, czy obecny kierownik, który jest w pracy, ale również od półtora roku, odkąd wiceburmistrzem jest Sławomir Antoniewski, on bezpośrednio przejął taką koordynację, kontrolę i współpracę z wydziałem, ale również i z osobami, które realizują ten projekt na terenie naszej gminy. Mam nadzieję, że odpowiedziałam. Jak nie, no to proszę o dodatkowe pytanie. Proszę pani wiceprzewodnicząca. Bo właśnie tutaj przejrzałam sobie tą umowę dotyczącą realizacji projektu i tutaj jest napisane, jeżeli chodzi o głównego koordynatora projektu. Wynagrodzenie głównego koordynatora projektu, pracownik zatrudniony na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy. W zakres czynności wchodzi pełny nadzór nad realizacją projektu po stronie partnera wiodącego, to jest monitorowanie realizacji rzeczowej, terminowej i finansowej projektu, kontrola dokumentów pod kątem wymogów formalnych w związku z obowiązkami programu, opracowywanie sprawozdań z realizacji i oświadczeń o zrealizowanych wydatkach, konsultowanie projektu z organem kontroli, nadzór działań w zakresie promocji, księgowości oraz spraw inwestycji, inne czynności niezbędne do pomyślnego zarządzania i realizacji projektu. I w tym punkcie przewiduje się na wynagrodzenie dla tej osoby prawie 150 tysięcy złotych. I ja jestem osobiście zaskoczona, że jest osoba, która nadzoruje ten projekt i w momencie, kiedy zbliża się etap końcowy, zostało naprawdę niewiele czasu, wychodzą dodatkowe kłopoty. Jak wiemy, ścieżka nie została odebrana w dniu wczorajszym. I dlaczego takie informacje, że pojawiają się jakieś problemy, osoby nadzorujące nie zgłaszają odpowiednio wcześniej, tylko wtedy, kiedy mówiąc kolokwialnie, grunt się pali pod nogami? Nie, pani wiceprzewodnicząca, chciałabym wyjaśnić pewne kwestie, które wydaje mi się uciekły pani uwadze. Jak pani zapewne wie, bo często słyszałam i uczestniczyłam w co najmniej jednym projekcie, który pani też realizowała ze środków zewnętrznych. Projekt się pisze z pewnymi założeniami. I to, co pani odczytała, ten koordynator, rzeczywiście w projekcie pisanym w 2016 roku, w projekcie, o której żeśmy występowali o finansowanie do Europejskiej Współpracy Terytorialnej, była taka pozycja przewidziana. Tylko tak jak ja poprzednio powiedziałam, że w pierwotnym zarysie cały projekt miał być realizowany i on miał być, ja będę strzelała, proszę mnie nie łapać za słowa, bo nie mam całego budżetu i rozpisanego na poszczególne kwoty realizacji, ale powiem to, co pamiętam i jak wyglądała historia. Całość projektu była skosztorysowana w 2015 roku, na początku 2016 roku, bo tak trwały prace, na około 1,5 miliona euro. Myśmy po pierwszym czytaniu wniosków przez ekspertów dostaliśmy i w tej alokacji, w tym źródle finansowania było 20 milionów euro, a wniosków wpłynęło z turystyki i z tej ośki projektów na kwotę ponad 100 milionów euro, chyba 117 około, jeżeli mnie pamięć nie myli. Dostaliśmy informację, że możemy się starać dalej być w drugim etapie analizy o wniosku o dofinansowanie, jeżeli zejdziemy z kosztów do ubieganego dofinansowania. I wtedy, tak jak już mówiłam na ostatnim zebraniu, zarekomendowałam i to zostało uznane, że jest dobra opcja, że zgodzimy właśnie z całości inwestycji w 100%,
a robimy zakres ten, który może być zrobiony w większości, czyli te 3/4 obszaru wokół zbiornika Bukówka będzie wchodził w to nasze wnioskowanie o dofinansowanie z Unii Europejskiej. Oprócz tego, ponieważ w międzyczasie dostaliśmy dofinansowanie łączne na, razem z stroną czeską na 1 200 000, z tego chyba 200 000 to jest 1 200 000 euro, oczywiście mówię o takiej walucie, z tego 200 000 to jest po stronie zaclecza czeskiej, więc trzeba było zrobić analizę niezbędnych wydatków z tego projektu, który był pisany w 2015-16 roku, bo jesteśmy w 2017. Co my będziemy realizować? I dla mnie było najważniejszym zadania inwestycyjne, te twarde. Dlatego mimo, że projekt obejmował głównego koordynatora, to jest wszystko po stronie gminy w ramach właśnie funkcjonowania urzędu, w ramach tego, że jest Wydział Inwestycji, w ramach tego, że ja do 2019 roku nadzorowałam ten projekt i w ramach tego, że od lipca 2019 nadzoruje to wiceburmistrz Antoniewski. Nie ma dodatkowej osoby, ta osoba nie istnieje, nie jest opłacana, te wydatki nie są ponoszone. I to wszystko było uzgadniane z instytucją nadzorującą i pośredniczącą w tematach właśnie, bo zmiany budżetowe muszą być uzgadniane. Dziękuję. Proszę pani wiceprzewodnicząca. Ja rozumiem. Dziękuję za te wyjaśnienia. No tak jak mówię, właśnie pojawia się tutaj szereg pytań, mnóstwo obaw o tę inwestycję. My bazujemy na dokumentach, które mamy. No tutaj jest właśnie jak napisane w tej umowie, że przez 36 miesięcy, czyli tyle, ile miał trwać pełna realizacja tego projektu, gdyby ta osoba była dostępna, podejrzewam, cały czas. Ale jej nie ma, naprawdę proszę mi wierzyć, wierzę, że tej osoby bo nie. To jest następna sprawa i ja rozumiem zadawane pytania. Jestem od tego, jest wiceburmistrz od tego, jest cały wydział od tego, przynajmniej osoby, które nadzorują, żeby właśnie na te pytania odpowiadać. Trudno jest zawrzeć w jednej pigułce czy w jednej informacji całą historię od 2016 roku uzgadniania, zatwierdzania i realizacji tego zadania inwestycyjnego bardzo dużego, bardzo dobrze, że pani przewodnicząca to zauważyła, największego jak do tej pory w naszej historii gminy, żeby to było tak książkowo i tak jak było w pierwszej wersji napisane, żeby tak zostało zrealizowane. Ale każde zmiany musiały być zatwierdzane i uzgadniane z instytucją zatwierdzającą ten projekt i pośredniczącą. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze z państwa radnych? Proszę bardzo, radny Mariusz Gut. Pani burmistrz, ja również chciałem się tutaj odnieść, bo pani przewodnicząca wspomniała o tych dokumentach, które na prośbę naszą dostawaliśmy. Dziwi mnie tylko jedna sprawa, bo jest coś takiego jak portal, czy to strona internetowa, nazywa się MS2014+, gdzie ten projekt został złożony w formie internetowej, gdzie nasza strona czeska również ma do niego wgląd, może zobaczyć jak to wygląda i to jest cały ten projekt. Gdyby radni oczywiście dostali hasło do tego portalu i mogli się zaznajomić ze wszystkim, tylko do odczytu, bo tam jest też edytor. Ja rozumiem, że nikt nie może wprowadzać zmian, bo to muszą być merytoryczni pracownicy, ale tylko do odczytu, to z pewnością wiele spraw byłoby wcześniej może zauważonych przez radnych i zgłoszonych, że coś jest nie tak. Mamy sytuację taką, że ścieżka rowerowo-piesza w tym momencie zaczyna być ścieżką widokową, gdzie nawet w umowie jest cały czas napisane, że to jest ścieżka rowerowo-piesza. Co drugie zdanie jest wymieniona ta fraza ścieżka rowerowo-piesza. Gdybyśmy doczytali wszystko w projekcie, zobaczyli jak to wygląda, to by nie było wątpliwości. A tak to na koniec cały czas się nasuwają wątpliwości co do tego wszystkiego w związku nawet z tym, że nie ma odbioru ścieżki. Umówmy się tak, panie radny, że zawsze
i każdy z Was może zadawać pytania i jak te pytania zadaje, to odpowiedzi na nie udzielamy. Mniej wyczerpujące dla pytającego, czy bardziej wyczerpujące, ale udzielamy. Przyznam się szczerze, że gdybym dostała informację, że jest potrzebny dostęp do tego portalu, to byśmy wystąpili do właściciela portalu. Czy jest taka możliwość, czy są takie założenia, żeby również radni mieli do niego dostęp? Nie miałam takiego wniosku, więc trudno mi jest w tej chwili gdybać, co by było, gdyby był dostęp, czy nie byłoby tych pytań. Na pewno cała dokumentacja papierowa i elektroniczna jest w urzędzie. Można było o nią wystąpić, można było zadać pytanie i można było przyjść, obejrzeć, dostać wyciągi. Dziękuję. Bardzo proszę, radna Aldona Ochmańska. Szanowni Państwo, wznawiam obrady. Ze względu tutaj problemów technicznych, iż sesja nie była nagrywana na żywo live, także ten brakujący fragment sesji zostanie uzupełniony po sesji i będzie nagranie dostępne w internecie. Natomiast teraz już chyba, Panie Pawle, wszystko jest w porządku, także sesja będzie już na żywo. Bardzo proszę radną Aldonę Ochmańską o powtórzenie pytania do Pani Burmistrz. Pani Burmistrz, dzień dobry wszystkim Państwu przede wszystkim jeszcze raz. Pani Burmistrz, mam takie pytanie, ponieważ no jest to teren, który jest mi bardzo bliski, mieszkam tuż obok Zalewu Bukówka. Jest to teren praktycznie no nasz mieszkańców tak naprawdę, a właściwie wszystkich ludzi. Mam pytanie takie ważne dla gminy, która nie jest gminą bogatą, wszyscy o tym wiemy. Jeżeli nie podejmiemy decyzji, jeżeli nie uchwalimy dzisiaj założenia pieniążków, które z projektu później spłyną, musimy oddać 1 350 000, tak? Oddać za tą część. A co jeszcze z resztą, jeżeli projekt dzisiaj nie uchwalimy pieniędzy, nie wejdzie kolejny wykonawca, nie będzie robił trzeciej części, bo druga jest cały czas placem budowy, jeszcze się buduje. Nie będzie robił trzeciej części projektu, to mało tego, że oddamy 1 350 000, to z tego, co ja na mój rozum wiem, to będziemy musieli oddać koszty całego projektu, ponieważ projekt nie będzie przyjęty, nie będzie wykonany. Podejrzewam, że też będziemy musieli ponieść jakieś koszty z tytułu tego, że projekt czeski chyba też nie przejdzie, jeżeli jest to wspólny projekt. Jak to wygląda finansowo, proszę tam powiedzieć. Właściwie to mogę tylko potwierdzić logikę i wypowiedź Pani jako tak. Będziemy odpowiedzialni za niewykonanie całego projektu, łącznie ze stroną czeską, na którą podpisaliśmy zobowiązanie i na które była zgoda Rady. To, że Bukówka jest realizowana w etapach i przez kolejne 4 lata, wynika tylko i wyłącznie 3 właściwie inwestycyjne, bo od 2017. Wynika tylko i wyłącznie z tego powodu, że nas nie było stać na to, żeby jednorazowo wydatkować tak dużą kwotę, około 6 milionów złotych, z czego należałoby później zrefinansować ze środków Unii Europejskiej tą część dla nas należną. W sumie budżet zakładał po około 80% dofinansowania plus minus, bo to koszta kwalifikowalne przy takim długim okresie są zmienne, ale mówię średnio 80% dofinansowania powinno być na samym koniec do rozliczenia. Mogliśmy to wydać w 2017 roku, ale przypomnę, że mieliśmy również inwestycje w wodociągach, inwestycje w szkołach, inwestycje chociażby remontów dróg. I nie stać nas było na taką dużą inwestycję w jednym roku, a to byłoby najlepsze z punktu widzenia powstania obiektu całego. Świadomie zgodziłam się na podział tej inwestycji na kolejne lata, po to, żeby można było właśnie realizować te zadania również poza Bukówką. Bukówka od lat była tematem wytykanym poprzednim samorządowcom i nam jako coś, co jest
na naszym terenie, a nie jest wykorzystane. Z różnych powodów to nie zostało zrobione. Dopięłam to w 2015 i 2016 roku do takiego finału, że mamy pozwolenie, mamy pieniądze i realizujemy. Podpisując umowę i godząc się na lidera tego projektu, miałam zgodę Rady na zrealizowanie tego projektu i biorąc pod uwagę, że realizujemy ją ze stroną czeską, Czesi to, ponieważ mieli mniej zaangażowania inwestycyjnego, zrobili to już, jest ta część odebrana. Coś, co jest najważniejsze i ja to upatruję jako czuwanie pewnych dobrych osób nade mną, nad gminą Lubawka, to jest to, że suma poniesionych już wydatków i ta ewentualnie to ostatnie rozstrzygnięcie, które dzisiaj jest przedmiotem tej uchwały, spina się w sumę, którą żeśmy zakładali. Naprawdę to trudno mi jest powiedzieć, czyja to jest zasługa i jak nie wiem komu podziękować, to dziękuję opatrzności, że mieścimy się w tym budżecie, który zakładaliśmy i o który dostaliśmy z Unii. Czyli nie ma z tej strony żadnych obaw, że będą, że trzeba będzie właśnie przekroczyć dofinansowanie gminy, schodząc poniżej tych 80%, czy schodząc, bo znam inwestycje, które z założenia pierwotnie były planowane na 80-70, a po realizacji okazywało się, że jest 50, 40, a nawet 30%. Najbliższa inwestycja to jest Kamienna Góra, która Centrum Kultury, które zostało, musiało być przeszacowane i tam gmina dużo więcej dopłaca niż pierwotnie zakładała. Następny przykład to jest stara kopalnia w Wałbrzychu. Tam pierwotnie projekt z poprzedniego rozdania miał kosztować 35 milionów, a zamknęła się cała kopalnia kwotą około 150 milionów. To są naprawdę inwestycje, które pisząc dzisiaj nie jesteśmy w stanie przewidzieć, co będzie za 3, za 4 lata. Nam to się udało. I mówię jeszcze raz, dziękuję opatrzności, że mieścimy się w tej kwocie, czyli możemy mówić, że będziemy mieli, oczywiście po dzisiejszej uchwale, jeżeli ona przejdzie, będziemy mieli, zrealizujemy ją, dofinansujemy, będziemy mieli dofinansowanie z Unii Europejskiej około 80%. Jeżeli tego dzisiaj uchwała nie przejdzie, to mówię z pełną konsekwencją. To, co zostało zrealizowane i to, co już dostaliśmy zwrot środków z Unii Europejskiej, czyli za pierwszy etap, będziemy musieli zwrócić. To, co w tej chwili jest zrealizowane i poza, i tutaj abstrahuję, mnie też się, i mówię, mnie też się nie podoba sposób wykonywania robót budowlanych, które trwają obecnie, ale one nie zostały odebrane. Po to są osoby, które nadzorują tą budowę fizycznie, zgodnie z pełnymi uprawnieniami budowlanymi, które muszą doprowadzić do wyegzekwowania od wykonawcy wykonania tego w sposób należyty, zgodnie z projektem zatwierdzonym i na którym mamy pozwolenie i zgodnie ze sztuką budowlaną. To będziemy musieli i tak oddać, i tak zapłacić i nie będziemy mogli zwrócić się o 80% dofinansowania. Również to, co jest już realizowane w temacie promocji, który też obejmował projekt napisany w 2016 roku, będzie musiał być zapłacony i nie będziemy mogli składać refundacji o te pieniądze, czyli to są wydatkowane żywe pieniądze, które poniesiemy z budżetu i nie do odzyskania. I również będziemy na pewno musieli zwrócić stronie czeskiej ich nakłady inwestycyjne. Nie czytałam umowy, jakie są kary i jakie są zagrożenia finansowe dodatkowe jeszcze dla strony, która zerwie umowę. Pani burmistrz, czy
Może proszę bardzo, radna Aldona Chmańska. Jeszcze chciałam dokończyć. Mniej więcej chociaż koszt określić, ile musimy zwrócić, wtedy mniej więcej, jaki to będzie dla nas ogromny ubytek w budżecie? Na pewno 1 300 000 już wydatkowany, otrzymanych zwrotu za tą pierwszy etap. Na pewno tą część czeską, czyli 200 tysięcy euro razy 4 to jest prawie 1 000 000 zł. Czyli to jest następne 1 000 000 zł i to, co w tej chwili jest realizowane i to, co w tej chwili wykonywane, bo są podpisane umowy, będziemy musieli je zapłacić bez możliwości zwrotu. Czyli to są następne około, nie wiem, burmistrz może ma większe informacje liczbowe, ale ja szacuję to na około 4 milionów. 4 milionów złotych będzie gmina Lubawka musiała zwrócić. Będzie stratna, nie będzie tego w budżecie. 4 miliony złotych nie będzie w budżecie na realizację innych zadań, które są niezbędne dla naszych mieszkańców. Proszę bardzo, Radona Chmańska. Pani burmistrz, jeszcze jedna sprawa. Trzeci etap, oddzielny w sumie, bo całkiem co innego powstaje. Powstaje wiata, powstają siłownia dość duża. Ma powstać wiata, duża siłownia, mają powstać boiska. Trzeci etap, z tego co nam pani mówiła, został wyłoniony, to znaczy są wyłoniony, mamy wykonawcy, jestem z niego dumna, bo jest to mój uczeń z dawnych lat, człowieka, który buduje w tej chwili świetlicę w Opawie, którą wszyscy chwalimy, wszyscy zaglądamy, jest piękna. Fakt, że ukłon w kierunku mieszkańców Opawy ogromny, bo to ich wkład też na zagospodarowanie terenu. Taka była umowa, wywiązali się rewelacyjni, są wspaniali ludzie, zresztą co tam dużo mówić. Ale to jest człowiek z Opawy, to jest mój były uczeń, naprawdę porządny człowiek i widzimy po tej budowie, bo nie widziałam jego wcześniejszych budów, ale ta budowa jest naprawdę prowadzona z klasą, od A do Z, jak to mówią niektórzy, wszystko zrobione porządnie. Ten człowiek podjął się budowy trzeciego etapu, więc mam nadzieję, że zrobi to tak samo, jak w Opawie zrobił świetlicę. Porządnie, w należytym. No, wszystko będzie jak ma być. Ja, moje zdanie jest takie, ja bym po prostu oddała te pieniądze i niech buduje tą trzecią część, niech pokaże klasę, bo widać, że ją ma. Takie jest moje zdanie. To znaczy... I chciałabym być dumna z tej trzeciej części, tym bardziej, że mówię, robi to człowiek, który ma firmę, który był kiedyś moim uczniem. Uważam, że ta trzecia część powinna tak fajnie to wszystko scalić. Takie jest moje zdanie. I uważam, moje zdanie jest takie, że nie oddałabym tych pieniędzy, które ewentualnie musielibyśmy zwrócić, bo my je potrzebujemy w budżecie. Mamy ich naprawdę mało. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Mogę odpowiedzieć? Proszę, proszę. Pomijam. Istotna jest osoba, bo mamy do czynienia z rozstrzygniętym już przetargiem, dlatego występujemy o zwiększenie kwoty nieprzewidzianej w budżecie. A dlaczego nie była przewidziana, to mam nadzieję, że to było wyjaśnione na ostatnim spotkaniu z tymi radnymi, którzy chcieli przyjść i którzy mieli wątpliwości. Bo jest wyłoniona już firma na zakończenie tego ostatniego etapu, zamknięcie i oddanie do użytku tej części zbiornika Bukówka, który został zrealizowany wspólnie przy udziale środków zewnętrznych. Osoba wykonawcy jak najbardziej jest istotna, bo daje gwarancję wykonania należytego. Ale tutaj jak gdyby chodzi mi bardziej i apeluję i mówię o taką odpowiedzialność społeczną, odpowiedzialność też i osób decydujących o tym za to, co my realizujemy, co my chcemy zrealizować i jakie decyzje poprzednicy podjęli i jakie trzeba skończyć. I
Nie można postępować tak, że na złość komuś odmrożę sobie uszy, czy nie wiem, pomoczę sobie buty, bo moim zdaniem tutaj nie spotykamy się, nie jesteśmy w tym gronie osób, które się muszą wzajemnie lubić. My musimy się wzajemnie przede wszystkim szanować i mieć na uwadze postępowanie takie, żeby działać na rzecz wspólnego dobra dla naszych mieszkańców. Jeszcze raz nawiązuję do lat przed 2015, przed 2016. Bukówka była zawsze tematem wyborczym każdego burmistrza, każdego radnego z tamtego rejonu, ale też i z całej gminy, bo ta woda jest dostępna dla naszych mieszkańców. Trzeci etap jest właśnie poświęcony temu, tej turystycznej stronie w miejscu, gdzie ta turystyka może być tylko i wyłącznie przeznaczona. Bo powiem, przypomnę dla co niektórych, albo dla niektórych powiem to po raz pierwszy. Mamy coś takiego, co się nazywa miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, który dopuszcza albo zakazuje wykonywanie pewnych obiektów kubaturowych w danej przestrzeni naszej gminy. I takim właśnie, takie zapisy w naszym planie dotyczą między innymi Bukówki. Tam część rekreacyjna może powstać właśnie na tym cyplu miszkowickim. I jak ja sobie przypominam z czasów, kiedy pracowałam jako pracownik w Urzędzie Miasta, bo pracowałam i później jak wygrałam wybory i zaczęłam pełnić funkcję burmistrza, jest opracowanie i ono było jak gdyby taką kanwą do projektowania. W 1977 roku Hydroprojekt Kraków opracował taką wstępną analizę zagospodarowania naszego zbiornika Bukówka, który powstał wtedy, później powstał jako zbiornik mokry. I tam właśnie ten cypel miszkowicki był przewidziany jako część gruntu, który może być wykorzystany pod względem tej takiej turystyki. Tam mają powstać, to jest trzeci etap zaplanowany, tam ma powstać, dobrze pani radna mówiła, wiata turystyczna, ma tam powstać siłownia zewnętrzna, ma być boisko do piłki plażowej, mają być oświetlenia wykonane, miejsca takie do siedzenia, do takiego rekreacyjnego wypoczywania. Dziękuję. Pani burmistrz, mam takie pytanie. Co się stanie w przypadku, kiedy nie uda się wykonać w terminie tego trzeciego etapu? Bo coś wyskoczy po drodze, bo tego nie możemy przewidzieć. Miejmy nadzieję, że się uda, ale jak się nie uda wykonać tego trzeciego etapu do 31 grudnia? Jesteśmy związani i wykonawca jest związany z ogłoszonym przetargiem i z wykonanym terminem. Termin był określony jasno do końca roku. Trudno mi jest w tej chwili odpowiadać, co będzie za 3 miesiące. Wiem, że wykonawca brał pod uwagę okres do realizacji i wiem, że wykonawca brał okres pod uwagę, że to są okresy zimowe. Wiem natomiast, że już 8 dni jest spóźniony z rozpoczęciem tych prac. 8 dni najbardziej efektywnych dla realizacji tego typu obiektów na naszym terenie. Także nie odpowiem panu przewodniczącemu w tej chwili, co będzie, jeżeli. Mam nadzieję, biorąc pod uwagę właśnie historię, o czym powiedziała pani Aldonka Ochmańska, realizacji wykonywania zadania naszego gminnego przez tego wykonawcę, że zrobi to z taką starannością i z takim zaangażowaniem, jak robi to na świetlicy w Opawie. Dziękuję. Proszę bardzo, radny Mariusz Głód. Pani burmistrz, nikt nie chce być hamulcowym, broń Boże, inwestycji, tylko że są uzasadnione obawy, bo wykonawca, okej, wejdzie na trzecią część, ma termin, ale termin miał też wykonawca ścieżki, który już jest przekroczony. Na dzień dzisiejszy są tam dalej, że tak powiem, sprzęt budowlany, także generalnie nawet nie powinien zgłosić odbioru, dopóki sprzęt dalej tam jest.
Następna sprawa jest taka, która wątpliwości wzbudza, że nie wystąpiliśmy my jako gmina o prolongatę przedłużenia terminu. A mogliśmy wystąpić, jest specjalny czas, jest czas COVID-u, z pewnością wzięto by to pod uwagę. Następna wątpliwość jest taka, że będzie boisko, wiata wykonywana w okresie późnojesiennym, zimowym. Mieliśmy przykład szkoły, na której żeśmy rozmawiali, dlaczego tynk odchodzi. Bo tak samo było robione w takich specyficznych warunkach pogodowych. I teraz kwestia też, co będzie, jeżeli ta zima okaże się inna, spadnie dużo śniegu, to wykonawca nie będzie mógł robić, będzie musiał wstrzymać pracę, bo będzie problem z wykonaniem. Choćby boiska do piłki siatkowej. Proszę mi przypomnieć pierwsze pytanie, bo zapomniałam. Nie spisałam sobie, za dużo było, a nie chciałam przerywać w pytaniach. Chodzi o to, że wykonawca, który ma robić trzecią część, oczywiście ma termin, to jest normalne, ale teraz wykonawca, który robi ścieżkę, też miał termin i go przekroczył. Dlatego tu jest uzasadnione pytanie pana przewodniczącego, co będzie. Panie radny, powiem panu, mogę zrobić taką spekulację. Jeżeli nie uchwalimy tych zmian, które umożliwią nam podpisanie umowy z wykonawcą, który wygrał umowę na trzeci, wygrał przetarg na trzeci etap, to ewentualne poślizgi z tytułu niedokończenia w terminie przez wykonawcę z drugiego etapu, to my będziemy pokrywać te zobowiązania i będziemy świecić oczami przed instytucją unijną i partnerem czeskim. Jeżeli natomiast będziemy realizować to zgodnie z podpisaną umową z Unią Europejską, to ewentualne roszczenia z tytułu niewykonania prac albo niewłaściwych wykonania prac wykonawcy z drugiego etapu, to on będzie pokrywał te wszystkie koszty i będzie na niego cesja wszystkich roszczeń, również strony czeskiej, jeżeli z któregoś powodu my się nie wywiążemy z terminu końcowego. Natomiast technologia, jak pan wie, bo jest pan też budowlańcem, co innego jest tynkować mur w okresie grudniowym, a co innego jest wykonywać boisko do piłki plażowej w okresie grudniowym. To są dwie różne technologie, nie powiązane ze sobą. Ja mogę tylko powiedzieć, że konsekwentnie i od wszystkich wymagam doprowadzenia robót, za które płaci gmina, kiedy ja sprawuję funkcję burmistrza, że mają być wszystkie elementy wykonane, poprawione w okresie gwarancji. Nie ma opcji, żeby coś było nie załatwione do końca. Wykonawca ze szkoły do dnia dzisiejszego poprawia to, co nie funkcjonuje i taka sama sytuacja będzie w wypadku i Opawy, i zbiornika, i łączy nas Bóg. Natomiast, termin. Jeszcze raz powtarzam, wykonawca, który złożył ofertę, który wygrał ostatni etap, trzeci etap łączy nas Bóbr, wiedział, że ma termin, zgodził się z tym terminem i nie składa żadnych w tym temacie uwag, czy nie dopytywał się nawet o możliwość przesuwania terminu. Proszę bardzo, radny Oskar Majdek. Tak, tutaj chciałem, dzień dobry Państwu przede wszystkim. Chciałem zadać właśnie pytanie odnośnie ewentualnej możliwości przedłużenia terminu wykonania kolejnego etapu. Czy jest taka możliwość u instytucji, która nas dofinansowuje? Z tego, co mi wiadomo, jeżeli chodzi o ustawy covidowe, jest taka możliwość. I nie wiem na dzień dzisiejszy, czy będziemy z tego korzystać, czy nie, ale bardziej, jeżeli jest inwestycyjnie, mamy się zamknąć w okresie do końca roku, to bym, to jest moja opinia, ja tak będę rekomendować, że absolutnie nie będziemy występować o przedłużenie terminu inwestycji. Natomiast co do rozliczenia, zastanawiam się.
żeby właśnie wydłużyć sobie termin na zebranie wszystkich dokumentów, żeby nie być pod takim obstrzałem czasowym, chociażby przypominam sobie zakończenie części edukacyjnej szkoły w Lubawce, kiedy trzeba było otworzyć szkołę 1 września, a wykonawca miał do końca sierpnia wykonanie zadań i kwestia uzyskiwania tych wszystkich zgód administracyjnych była powodem do mocno trzeba było spinać działania nasze urzędowe, żeby to wszystko zapiąć w administracyjnie. Dlatego mówię, inwestycyjnie na dzień dzisiejszy nie będę rekomendowała absolutnie żadnego wydłużenia, starania się o wydłużony termin, natomiast rozliczeniowo jestem za tym, żeby zrobić sobie miesięczny czy półtora miesięczny zapas na zebranie wszystkich dokumentów, żeby złożyć do instytucji pośredniczącej komplet dokumentów do oddania części tej unijnej. Rozumiem, dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pani wiceprzewodnicząca. Ja jeszcze tylko się odniosę do tej umowy, bo tutaj padły słowa, że nie zakładajmy, co będzie gdyby, że nie będziemy przedłużać terminu, ale prawda jest taka, że przy drugim etapie budowy ścieżki też wyszły pewne kłopoty. I tak, w artykule 2 tej umowy, termin, w którym ma dojść do realizacji przedmiotu umowy, realizacja projektu musi zostać zakończona najpóźniej do 31 grudnia 2020 roku. Artykuł 4, punkt 2. Główny beneficjent dofinansowania ma obowiązek zrealizowania celu dofinansowania określonego w artykule 1 niniejszej umowy w terminie określonym w artykule 2 niniejszej umowy. I teraz co nam grozi? Jeżeli dojdzie do naruszenia obowiązków określonych w artykule 4, punkt 2, 9 i 10a niniejszej umowy, obniżenie dofinansowania wynosić będzie 100% całkowitej kwoty dofinansowania. Jakie jest pani przewodnicząca? Nie, ja już tylko chciałam po prostu podsumować, że jednak też grożą nam sankcje, jeżeli tego terminu nie dotrzymamy. Tylko jak nie dotrzymamy tego terminu z powodu niewykonania rzeczy przez wykonawcę, to będziemy robić cesję na wykonawcę poszczególnych etapów, a nie będziemy płacić tego z własnego budżetu. Natomiast jeżeli nie skończymy tego zgodnie z harmonogramem i z planem, to będziemy płacić to nie wykonawca, tylko będzie to płaciła gmina, będą to płacić wszyscy mieszkańcy. To jest jedna sprawa. Druga sprawa jest taka, że ja mówiłam, że będę chciała rekomendować o wydłużenie rozliczenia administracyjnego, ale nie mówię, że tego nie zepniemy w jedną całość i również do końca roku. Za każdym razem wszystkie zmiany tej umowy są uzgadniane z instytucją pośredniczącą. To, że mamy to podzielone na etapy właśnie chociażby w tym roku, to też wynika wprost z ich prawie że nakazu. To i tak udało nam się podzielić to właśnie na dwa etapy w tym roku, a nie na 6, jaka była propozycja, bo to skomplikowałoby w ogóle realizację tej inwestycji. Mamy w tym roku dwóch wykonawców na tym placu budowy i wszystkie znaki na ziemi i na niebie mówią, że je zrealizujemy do końca roku i na pewno gmina nie będzie stroną, do której będą roszczenia o niewykonanie tej umowy podpisanej w 2016 roku. Dziękuję pani burmistrz. Czy ktoś jeszcze z państwa radnych ma jakieś pytania odnośnie uchwały? Proszę bardzo, radny Oskar Majdak. Tak, chciałbym jeszcze zapytać podsumowująco i dla siebie oraz dla wszystkich radnych i mieszkańców. Tak, chciałem to wszystko uściślić. Czyli wychodzi na to, że stajemy w tej chwili przed decyzją czysto taką ekonomiczną. Moim zdaniem tutaj powinna być decyzja zero-jedynkowa, z tego względu, że proszę mnie poprawić, jeżeli coś źle bym powiedział. Mamy do wyboru albo przyjąć dzisiejszą uchwałę i włożyć w tę inwestycję około 1 000 000 złotych i dopilnować, by ta inwestycja... I mieć inwestycje za 6 milionów. Dopilnować, by ta inwestycja pomyślnie przebiegła i cieszyć się z dobrze wykonanej inwestycji.
bądź mamy również do wyboru nieprzyjęcie dzisiejszym dniu uchwały oraz oddanie około 3 czy nawet 4 milionów złotych, należałoby to jeszcze dokładniej przeszacunkować. No i zostawić inwestycje w takim stanie, jakim jest obecnie, tak? Także myślę, że tutaj nie powinniśmy nad tym dużo rozważać. To jest naprawdę zero-jedynkowa uchwała. Także myślę, że chciałem zapytać, czy w ten sposób to powinniśmy interpretować 3 miliony do wydania kontra 1 na zainwestowanie plus dobrze wykonane inwestycje. Jak najbardziej zgadzam się z panem radnym. I to nie jest dodatkowo. Ten milion był cały czas w zakładce do wydania, bo powtarzam, że założenia z 2016 roku z projektu, o które żeśmy wnioskowali, są cały czas aktualne. To nie jest dodatkowy milion na coś, co nie było przewidziane. To jest ten milion, który był planowany do wykonania, do zakończenia w 2020 roku. Przychodzi mi jeszcze jeden element, który jest groźny w przypadku nieprzyjęcia uchwały o zwiększenie finansowania Łączy Nas BUB na ten rok. Ale cały czas powtarzam, on się mieści w całym kosztorysie inwestycyjnym. A mianowicie mogę powiedzieć śmiało, pośmiewisko, jakim gmina Lubawka będzie w powiecie na Dolnym Śląsku, a nawet w Unii Europejskiej jako gmina, która oddała walkowerem duże pieniądze. Dziękuję pani burmistrz. Dziękuję. Ktoś jeszcze z państwa radnych ma jakieś uwagi bądź wnioski? Proszę bardzo, radna Aldona Chmajska. Ja może troszkę z innej strony, już nie finansowej tym razem. Mieszkam do zalewu Bukówka około 500 metrów w linii prostej. Mieszkam blisko wału, który przechodzi górą mojej posesji. I chciałabym, żebyście państwo zobaczyli te szczebioty, tą młodzież, te dzieciaki, które tam walą całymi stadami mimo COVID-a, popołudniami, rowerami i na pieszo. Tam się spotykają, wracają zadowoleni, szczęśliwi. Mają miejsce, gdzie się mogą spotkać, którego nie mają w Miszkowicach tak naprawdę. Chciałabym, żeby to widzieli. To jest po prostu coś fantastycznego, jak stado ptaków dosłownie, z rowerami, na pieszo, śmiechy, radości. Nie tylko miszkowickie, lubawskie dzieci przyjeżdżają, bo znam tą młodzież, bo ich uczę. I naprawdę jest ich całe mnóstwo. I to jest, ja mam wrażenie, że to jest taki trochę raj. Odskocznia, mogą się gdzieś pobawić, a jak będzie siłownia, myślę, że będzie jeszcze więcej. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze z państwa radnych? Czyli nie mam odpowiedzieć na pytanie. Nie widzę. Szanowni państwo, zamykam dyskusję. Ogłaszam. Może wiceburmistrz miałby coś do dodania jeszcze, czego ja nie powiedziałam? Także zamykam dyskusję. Zarządzam 10 minut przerwy. Szanowni państwo, wznawiam obrady. Przechodzimy do głosowania. Stwierdzam kworum. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Proszę o naciśnięcie przycisku i podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że Rada Miejska 6 głosami za, przy 5 głosach przeciw, 0 głosach wstrzymujących się podjęła uchwałę w sprawie. Przechodzimy do punktu 3 porządku obrad. Dziękuję wszystkim radnym i wszystkim obecnym za przybycie na sesję. Wyczerpaliśmy porządek obrad 10 nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej. Zamykam sesję Rady Miejskiej w Lubawce.